prądu, co? Panie, no, dobra, ponieważ tutaj jest, wysiadam. O, kluzyw, no dobra. Raz, dwa, trafcha. To człowiek tak myśli, że naprawdę warto było. Warto było poświęcić te godziny, setki, kilometry materiału, tak, prawda? Tak. Ja się nieraz zastanawiam, jak to się w ogóle mogło udać, bo zwykle próby generalne, czyli dzień wcześniej i jeszcze dzień wcześniej, to w ogóle nic nie stoi. Wszystko leży i kwiczy. I ja się ciągle boję, że jak my wyjdziemy na scenę, wstyd będzie. A tu się potem okazuje, że dzieciaki się spinają i nie wiadomo, jak one to robią. Dziś na przykład na scenie było tyle improwizacji, więcej niż oni mieli zrobić. Oni zrobili dużo więcej niż mieli zrobić aktorsko w tych scenkach. Także my same bawiłyśmy się tym tak, że ja jestem pełna podziwu dla dzieciaków, że oni tak pięknie się aktorsko jeszcze w tym roku, bo w tym roku faktycznie mieli zajęcia aktorskie dodatkowo jeszcze. Jesteśmy tak szczęśliwe. Nie wiemy, jak to się udało, ale udało się, bo chyba na widowni nikt przez 2,5 godziny nie spojrzał na zegarek, a to jest sukces. Powiedz mi, jak się czujesz? Cudownie, to jest niesamowite przeżycie. No tyle, ile dała mi ta rodzina, ta kapo, no się nie mieści w głowie. No, nie ma to nic do powiedzenia, jest po prostu wspaniała, tak? Wspaniałe panie, trzymamy, tak jak moja koleżanka powiedziała. No, dają nam dużo radości. To nie tylko jest taniec, ale to jest coś więcej, jakby wychowanie nas, tak? No, zebranie wspólne grono. Powiedz mi, jak trafiłeś? Trafiłem po bursztynowych kluczach, po konkursie piosenki. Po prostu zaproponowałem pani, czy mogłem dojść do zespołu. No i pani się ucieszyła bardzo. Czy duże przygotowania do dzisiejszego występu? Bardzo, co miesiące, jak nie więcej. A jesteś mieszkańcem powiatu puckiego, a dokładnie? Smolno. Smolno, czyli gmina Puck. Tak. Powiedz mi, gmina Puck, Smolno, mieszkaniec Smolna, też dom kultury. Czy miałeś coś kiedyś może wspólnego z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck? Raczej nie, no tylko mówię, bursztynowy klucz. Kolejny na scenie. Po raz kolejny, no szkoda tylko, że drugi raz dopiero. Żałuję strasznie, bo dziewczyny już to robią od ponad 14 lat, ale no praca nie pozwalała na to, żeby po prostu, bo pracowałem w porcie, tam się koledzy nie chcieli zamieniać, no teraz jestem na hali, jest troszeczkę inaczej, no i właśnie w zeszłym roku wystąpiłem po raz pierwszy, teraz znowu, to ja myślę, że będziemy to kontynuować. Tak, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pucku musi być chyba dumny z tego, że ma człowieka, który jeździ na kosiarce, śpiewa, obsługuje całą kręgielnię i inne kompleksy sportowe. Gra na gitarze, śpiewa, kładzie kafelki, maluje, także no generalnie człowiek orkiestra, że tak powiem. No nie wiem, czy się cieszą, czy są dumni, ale myślę, że tak, no bo jest fajnie, no. Człowiek orkiestra, dokładnie. Proszę mi powiedzieć, skąd u pana ta siła, ta energia? Nie wiem, Bozia dała, podejrzewam. W domu też, nie wiem, rodzice śpiewali, rodzeństwo, także no nie wiem, jakoś tak, chyba dar od Boga, no nic poza tym, co mogę więcej powiedzieć. Mieszkańcy Pucka pytają, czy ten pan, który obsługuje nagłośnienie, to syn? Tak. To jest syn, to jest fakt. Tak, to jest syn. Syn, który też gra w zespole na perkusji, także polecam, bardzo fajna kapela Toxic Mushrooms, także no nie chcę tu, broń Boże, reklamować, ale naprawdę fajnie też chłopaki grają. Super, rewelacyjnie.
może pan zrobić? Kanapki? Albo usmażyć jajka? Ty te penisy! Czy ty wiesz, kto to jest? To jest killer! On przeroży szakon, on przeroży iść ostrygi. A te twoje rozkawczane kanapki, to ty se sama wiesz, co ze z nimi możesz zrobić. Prowadzę zajęcia aktorskie z grupą młodzieżową i z grupą średnią. Spotykamy się raz w tygodniu, ale to był naprawdę bardzo produktywny czas i młodzież jest bardzo zdolna, rozwijają się w ekspresowym tempie, także naprawdę jestem pod wrażeniem jakby ich talentu, możliwości, chęci, zaangażowania, bo proszę też pamiętać, że oni mają bardzo dużo zajęć i to, z jaką ochotą jeszcze przychodzą na dodatkowe zajęcia, to jest naprawdę, wydaje mi się, że godne podziwu, że mają taką pasję. Młodzież mówi, że pani jest również jakby ich mamą, trzecią mamą, naprawdę? Trzecią mamą, tak. Proszę mi powiedzieć, co w tym jest, bo wiemy, że są dwie mamy, a teraz dochodzi trzecia mama. Ach, no wie pan co, aż mi się ciężko się stosunkować do tego. No widzieliśmy wczoraj też również na próbach, że no jednak słuchają się jak mamy. Naprawdę, o, no to ciekawe. Może to dlatego, że ja od początku bardzo starałam się nawiązać z nimi taką bliską relację. Bardzo zależało mi na tym, żeby mi zaufali, żebyśmy nawiązali taką relację, nie taką stricte nauczyciel-uczeń, ale taką trochę przyjacielską, trochę taką, żeby po prostu czuli się komfortowo, swobodnie, tak, żeby później przy pracy, nawet nad tymi scenkami, żeby po prostu wykonywali moje polecenia bez wstydu, bez jakichś ograniczeń, barier, a nawet jeżeli takie się pojawiły, to tam skutecznie je, myślę, że zwalczaliśmy. Jak pani ocenia dzisiejszy występ? Ja jestem bardzo zadowolona, i jeszcze tak nie ochłonęłam, bo bardzo się stresowałam za każdego z nich, także muszę się trochę przespać jeszcze z tym i potem mogę powiedzieć coś konkretnego, ale na pewno pokazali profesjonalizm i to jest tylko to jest początek, tak, tej pracy aktorskiej, więc zastanawiam się, co to będzie później. Myślę, że naprawdę dadzą czadu. Tak. Ja na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tutaj powstają takie inicjatywy. Ta szkoła Da Capo naprawdę reprezentuje bardzo wysoki poziom, taneczny, muzyczny, aktorski też. Myślę, że tutaj mieszkańcy powinni się bardzo cieszyć z tego, że w ogóle jest taka szkoła, że jest taka szansa na rozwój wśród młodych dzieci, młodzieży i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu promować takie miejsce, gdzie tylko się da i jeżeli ja bym mogła coś podpowiedzieć, to chyba tylko to, żeby po prostu tutaj się starać o różne dofinansowania, bo szkoda byłoby, żeby o takich talentach ludzie się nie dowiedzieli na trochę szerszą skalę, prawda? Także tylko jest po prostu we mnie wielka radość, że po prostu tutaj są tacy ludzie, którym tak się chce, w ogóle Magda Gawin, Katarzyna, które prowadzą w ogóle tę szkołę, to są naprawdę kobiety, ja je uwielbiam, to jest godne podziwu, że po prostu, że one mają taki zapał, determinację, jest świetne. Ja myślę, że to miejsce bardzo potrzebuje takich ludzi jak one. Dziękujemy pani ślicznie.